Witamy was wielko weekendowo, jak to jest długi weekend i jest taki trochę, nawet na sprzęt poszedł na długi weekend. Dzisiaj na początku mieliśmy takie lekką obsunięcie czasowe, ale już jesteśmy. Jesteście? Słuchajcie, jest wielki weekend. Wiem, że na zewnątrz chyba jeszcze pada deszcz. Długi weekend, niewielki, długi weekend. Wielki tydzień minął, długi weekend jest. Jeszcze ja zostałem na wielkim tygodniu chyba. Jesteście ze mną? Dobrze, jesteście ze mną? Musimy się zebrać, pada deszcz, ale w naszych sercach króluje ktoś inny i musimy świecić blaskiem, prawda? Prawica, zgadza się? Tu mam dwie. A wasza, to jest lewica, przepraszam. Anioły. Tu dwie. Drogi Kościele, będziemy słuchać Słowa Bożego. Amen. Chciałbym, żebyśmy się nastawili, bo Bóg jest wielki, Bóg jest potężny i chcemy dzisiaj o tym opowiadać, jak zawsze, tak? Słuchajcie, ja miałem okazję, z tego co wiecie, wrócić dzisiaj z Litwy. Byliśmy tam z Filipem i z Adrianem, bo zostaliśmy zaproszeni, żeby przemawiać na konferencji krajowej. I jeżeli KDM to twój dom, to ty dobrze wiesz o tym, że my wierzymy w to, że Bóg dał nam obietnicę, że będziemy nie tylko zmieniać kraj, nie tylko nasze miasto, ale będziemy zmieniać narody. I wiecie, jedną z tych rzeczy to jest to, że czasami sobie wyobrażamy, ale jak to jest możliwe? Ale wczoraj mieliśmy okazję przemawiać do ponad 100 młodych ludzi, którzy byli na całej konferencji, tam jest kościół na Litwie, jeszcze jest mały. I cała ich konferencja krajowa to było ponad 100 osób. Nasz kościół jest większy niż tamta konferencja krajowa, ale mieliśmy okazję przemawiać do nich, opowiadać, jak wielki jest Bóg i opowiadać im, że my wierzymy, że ten naród i ten kraj jest wielki. I wiecie, kiedy się zaczęło, to było mniej więcej jak tu teraz. Wszyscy siedzieli i się na mnie patrzyli. I wy się też dzisiaj tak samo patrzycie, jakbym zmienił kraje, ale jakby to samo. Patrzycie się i jakbym został tam. Coś się z wami stało, chyba duch Litwy tutaj do was przyszedł. I tak naprawdę opowiadam im, a oni tak siedzą i się patrzą. Ja mówię, wiecie co? Ale to jest okej, bo ja mam wiarę, że Bóg może to zmienić. Ja mam wiarę, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy. I wiecie, i na koniec dnia, wczoraj o godzinie gdzieś po 17, nagle całe miejsce eksplodowało, kiedy ludzie stanęli i zaczęli uwielbiać Boga. Kiedy zaczęli, wiecie, stanęli i zaczęli deklarować, ogłaszać, jak wielki jest Bóg, jak wielka jest Litwa, jak wielkie Bóg ma plany dla tego kraju. I to było niezwykłe, że mogliśmy być częścią tego. I tak naprawdę niezwykłe jest to, że wy mogliście być częścią tego, bo my pojechaliśmy tam w waszym imieniu. My nie pojechaliśmy tam jako ci, którzy tylko sobie pojechali, ale pojechaliśmy jako część KDM-u, jako część tego, co Bóg nam dał, tak? Amen. Jesteście? Ja chciałbym, żebyście się trochę podekscytowali tym, co Bóg chce mówić do nas. My jesteśmy takim kościołem. Jeżeli jesteś gościem, wiecie, goście co robią, jeżeli są grzeczni, to się dostosowują do sytuacji, w której są, tak? Jak ktoś przychodzi do mojego domu, to jeżeli ktoś jest grzeczny, to zachowuje się według zasad danego domu, tak? Jeżeli u nas w domu się ściąga buty, to jak są goście, to przeważnie mówią, o, czyli mam ściągnąć buty? Tak, proszę. Jeżeli w naszym domu jest, to my nie przychodzimy ze swoimi zwyczajami, ale przychodzimy i dostosowujemy się do zwyczajów danego domu. Dlatego chcę was zachęcić, jak jeżeli jesteście gośćmi tutaj, żebyście stosowali nasze zwyczaje. My wierzymy w Kościół, który jest pełen pasji, energii, bo nasz Bóg jest wielki i potężny. Dlatego chcemy być głośno. Dlaczego? Bo chcemy opowiadać, że On jest wielki i dobry. Bo wielki jest nasz Bóg. Potężny jest i my musimy o tym opowiadać. My jesteśmy tutaj i mamy serię, która się nazywa Przelewa się. Będę dzisiaj troszeczkę też na ten temat mówił. O, nowość. Słuchajcie, byłem, wracając do Litwy, kiedy przylecieliśmy tam, to ja ostatni raz byłem 9 lat temu właśnie w tym kraju, bo przypomnieli mi jedni ludzie, których spotkałem. 9 lat temu byłem tam z jedną grupą misyjną i kiedy wróciłem do Polski, to tej samej nocy nasz syn zdecydował, żeby się wyjść i się urodzić. Tej samej nocy, kiedy wróciliśmy i dlatego sobie pomyślałem, a rzeczywiście, to było 10 lat temu. No będzie 10 lat. Tej samej nocy i spotkałem się z tymi ludźmi. I tak naprawdę, wiecie, chodziłem pierwszy raz był Filip, Adrian był na Litwie. I wiecie co, kiedy chodziłem ulicami po Wilnie, to mnie jedna rzecz zaskoczyło, że ostatni raz, jak tam byłem, to było 10 lat temu. I ja miałem oczekiwanie.
Ja miałem oczekiwanie, że jak tam pojadę, to zobaczę wiele zmian. Zobaczę, jak to miasto się zmieniło. Zobaczę, jak mentalność się zmieniło. Zobaczę, jak kościoły się zmieniły. Zobaczę, jak wiele innych rzeczy się zmieniło. I wiecie co? Wiele rzeczy się zmieniło, ale bardzo dużo rzeczy jest dokładnie takich samych. Byłem niesamowicie zaskoczony, że część miasta jest dokładnie taka sama. A może i nawet i w gorszej sytuacji niż była wcześniej. To, co byłem najbardziej zaskoczony, że mentalność ludzi, z którymi miałem okazję się spotkać, była prawie taka sama, jak nie identyczna, jak 10 lat temu. Kiedy rozmawiałem o miejscach, o sytuacjach, to tak naprawdę jakbym się z nimi widział wczoraj. I wiecie, czasami jak się mówi, o, się nic nie zmieniłeś, to tak naprawdę to nie jest komplement. Czasami to jest komplement, a czasami to nie jest komplement. I w tej sytuacji to wcale nie jest komplement, że ten kraj oczywiście, że się zmienił. Ja nie chcę mówić, że się nie zmienił. Ale dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem, że się nie zmienił aż tak, jak mógł. Że się nie zmienił aż tak, jak mógł. Ja wierzę, że każdy z nas, Bóg nam daje potencjał, Bóg nam daje niestety możliwości, że możemy się zmieniać, ale moje pytanie będzie też do ciebie dzisiaj, czy na tyle mu pozwalasz, żeby on mógł działać w taki sposób, jak on chce, czy w taki sposób, jak ty chcesz. Bo my dajemy takie bezpieczne miejsce i my mówimy, Boże, ty działaj i się zmieniasz, ale tylko tak, żeby mi było bezpiecznie. I rozmawialiśmy, byłem z ludźmi, którzy tak naprawdę się nie zmienili. I to jest smutne. I to jest smutne, dlatego chcieliśmy mówić o tym, jak wielki, potężny jest Bóg. Jak wielki Bóg ma plan dla każdego z nas, bo Bóg jest niesamowity. Ja chciałbym dzisiaj dalej kontynuować naszą serię. Czytamy Psalm 23. Czytamy Psalm 23. Tam czytamy od samego początku. Ja przeczytam ten psalm, który większość, jeżeli chodzimy do kościoła, my większość znamy. My nagle prawie możemy zaśpiewać, tak? Najlepsze jest to, że wczoraj słuchajcie na konferencji Kasia, ja śpiewałem taką piosenkę, która jak ja się 20 kilka lat temu nawracałem, była hitem. I wczoraj ona też była hitem. I mnie to przeraziło. Kiedy młodzież cieszyła się do piosenki, która była modna 20 kilka lat temu, to powiedziałam, coś tu jest nie tak. Filip nawet chyba nie wiedział, nie, znały też ten tekst. No to było trochę szokujące, no ale spoko. Dobra, czytamy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Choćby nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja łaska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Ta laska mi wyskoczyła, bo tam nawet tak mówią ładnie na tej Litwie. Takie, ale tam też tak ładnie, tak laska. Twoja laska i Twój kij są moim źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak. Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Słuchajcie, jedną z rzeczy, które chciałbym zaraz na początku wam, jeden werset, który jest pięknie też jeszcze raz pokazany, kiedy jest tam napisane, idzie przede mną, a ze względu na swoje imię, idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I jest też napisane, że ten werset można odczytać, wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. Bóg wybiera nam najwłaściwsze ścieżki. Ja chciałbym mówić na temat przelewa się, ale chciałbym mówić na temat z kontekstu, że my musimy się nauczyć po pierwsze najpierw wdzięczności. My musimy się nauczyć wdzięczności. Boże, drogi są niezwykłe i musimy się nauczyć wdzięczności. Jeżeli nie będziesz wdzięczny za to, co masz, nie będziesz świadomy tego, że Jego ścieżki są właściwe, to tak naprawdę nie dojdziesz do miejsca, kiedy będziesz doceniał, co Bóg chce tobie zrobić. Nie docenisz to, że naprawdę w miejscu, w którym jesteś, to jest miejsce, że twój kielich się przelewa. Bo zobaczysz, że i będziesz zawsze oczekiwał więcej. Będziesz zawsze myślał, że to nie jest to. Że to nie jest to. Ale kiedy nauczysz się wdzięczności od tego, gdzie zaczysz, gdzie jesteś. Wiecie, Pan jest pasterzem moim. Dla nas to jest niesamowita abstrakcja, większość z nas. Ostatnio stała się taka książka modna, chyba jak być rolnikiem, tak? Czy coś takiego.
jak żyj jak rolnik, żeby wrócić do tych, wiecie, do tych czasów, kiedy żyć zgodnie z naturą. Większość z nas wychowała się w mieście, w większym czy mniejszym i nie mamy zielonego pojęcia. Niektórzy z nas nawet nie wiedzą, skąd mleko pochodzi, oprócz tego, że z kartonu, że to mleko pochodzi też od krowy często. I my nie mamy pojęcia. I Pan jest pasterzem moim, jest dla nas wielką abstrakcją. I my ostatnio kilka razy powtarzaliśmy o tym, jak niesamowite jest zrozumienie to, że Bóg jest naszym pasterzem. I my mamy też złe wyobrażenie pasterza. Ostatnio czytałem, że Urząd Marszałkowski tutaj w Małopolsce ogłosił konkurs, że kto chce być pasterzem, to może się zapisać, bo są nowe kursy. I tłumy ludzi się zapisały. I bardzo trudno się dostać na ten kurs. Ale wiecie, pasterz, kiedy tutaj psalmista pisze o tym pasterzu, to jest zupełnie inne niż w naszych wyobrażeniach. My już to słyszeliśmy kilka razy, że pasterz w tamtych terenach, w tamtych czasach to był ten, dzięki któremu tak naprawdę owce przeżyły. To nie był pasterz, który tylko tak naprawdę ich przeprowadza. Tak my czasami jak jeździmy, widzimy krowy, to one tak naprawdę tu jedzą i tak naprawdę mają tyle tej trawy, że tego nie przejadają. W tamtych okolicznościach pasterz to jest ten, który tak naprawdę powoduje, że owca przeżywa. Bo gdyby nie znając pasterza, nie znając zachowań, pasterz jest ten, który wie, gdzie jest żywność, pasterz wie, gdzie iść i wszystko się zaczyna od zaufania. Od zaufania, żeby zaufać. My jako ludzie wierzący musimy też zaufać przede wszystkim Bogu, że to, co On, kim On jest, i to, że Jego ścieżki są doskonałe, to jest najlepsze. My jako ludzie, my sobie myślimy, że my często wiemy lepiej. Ale wiecie, to co ja przeczytałem wcześniej. Wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. Nie wiem jak wy, ale ja co chwilę, naprawdę co chwilę łapię się, że ja co chwilę idę swoimi ścieżkami. Idę ścieżką, wiem, Bóg mi daje obietnicę, ale nagle ja się tak patrzę, że On mi da obietnicę, ale ścieżka jest moja. Jesteście ze mną? Jego obietnica, moja ścieżka. Bo ja wybieram łatwą ścieżkę. Ja wybieram ścieżkę, którą ja myślę, że ja dojdę. Ja wybieram ścieżkę, która według mojego zrozumienia jest właściwa, ale zapominam, że to On jest Bogiem. Ja zapominam, że On wie lepiej, że On jest pasterzem. Wiecie, czasami to jest taki komplement, jak my jesteśmy, on jest pasterzem, a my jesteśmy Jego trzodą. My czasami myślimy, że to jest komplement. Ale prawda jest też taka, że owce są mega głupie. Wiecie o tym? Naprawdę, to nie są owca, nie wiem, czy wy wiecie, owca nigdy nie była i nie jest symbolem mądrości. Zauważyliście to? Jesteście nagle taka cisza. O, pastor nas obraża. Ale zauważyliście to? Owca nigdy nie była symbolem mądrości. Owca nie jest tym zwierzęm, które by zawsze, popatrzcie, owce, one wiedzą, one tak dążą. Owca jest mega prosta. Owca wie, to by ładnie powiedziane, prawda? Cieszycie się, że powiedziałam prosta, a nie głupia, bo owca potrzebuje tylko jednej rzeczy. Ona musi poznać swojego pasterza i iść za pasterzem. Nie wiem dlaczego, a może i wiem, Bóg porównuje nas do owiec. Ja wiem często, że ja jestem taką owcą, że muszę zaufać Bogu. I muszę Mu ufać, bo On jest moim pasterzem. I ja muszę uznać to, że On wie lepiej. Że On wie lepiej i muszę Mu zaufać z całego serca, że Jego ścieżki, że On wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. Ścieżki, które dla mnie mogą być nielogiczne, ścieżki, które mogą być dla mnie niemądre, ścieżki, które mogą być zupełnie wbrew temu, co ja myślę, ale to On wybiera te ścieżki, bo to On jest pasterzem, a ja jestem tylko owcą. I to jest coś, co my musimy się nauczyć, zaufania do naszego Boga i wdzięczności, że to On jest pasterzem. Słuchajcie, kiedy myślę o tym właśnie, że On jest moim pasterzem, to mi się właśnie mnóstwo rzeczy przypomina o tym, ile miałam sytuacji w swoim życiu, że On to zrobił po swojemu i zawsze było lepiej. Zawsze było lepiej. Chciałbym was zachęcić do tego dzisiaj, żebyśmy my na nowo sobie przypomnieli, kto jest pasterzem. Zaufali Jemu, On jest moim pasterzem.
Kiedy myślimy o przelewaniu się, wiecie, my często mamy swoje wyobrażenie, przelewa się. My mamy często swoje wyobrażenie, jak to będzie. Ale kiedy przyjdziemy do Boga i pomyślimy, że to On ma swoje ścieżki, to On je toruje, to zupełnie inaczej myślimy. Kiedy patrzyłem się na Litwę, które tak naprawdę przez kilkanaście lat, przez 10 ostatnich lat mnie tam nie było, kiedy patrzyłem się na ten proces i nie widzę tego procesu ich zaufania Bogu, to sobie myślę, jak ważne jest dla nas, żebyśmy my za kilka lat nie znaleźli się w tym miejscu, w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. Żebyśmy nie znaleźli się w tym samym miejscu, bo dojdziemy do momentu, że jest okej tu, gdzie jestem, ale tak naprawdę nawet nie będziemy wdzięczni za to, co mamy. Wiecie, co tam odkryłem? To, co było dla nas bardzo i może jest czasami jeszcze u nas normalne, że tam nie docenia się tego, co się ma. Jest zawsze lepiej tam. W moim kraju, w moim kościele, w moim życiu nie jest dobrze, jest zawsze lepiej tam. Jest, żeby mnie było lepiej, to ja muszę wyjechać. Żeby doświadczyć czegoś, to ja muszę wyjechać. Żeby coś zrobić, to ja muszę wyjechać. To ja muszę coś zrobić innego. A wiecie co? Chciałbym, żebyśmy nauczyli się wdzięczności za to, co ja mam. Najlepsze jest tu i teraz. Tu jest mój Bóg, tu jest Jego Duch. Ja tutaj mogę odebrać to, co najważniejsze. I za parę lat ludzie zobaczą, jak wielkie rzeczy dokonał On, a nie ja. Bo to On dokonuje wielkich rzeczy. On jest pasterzem. Wiecie, jest taka historia, którą znamy. Mi się kartka gdzieś zgubiła. O, jest. W drugiej Księdze Królewskiej jest historia Elizeusza. Od pierwszego wersetu przeczytam kilka fragmentów. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi. Bardzo mi się to spodobało. Przyszła kobieta do proroka i się zaczęła skarżyć. A co? Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był on człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi, proszę, czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to, pozostało twojej służące tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliny do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, pocuń proszę następne, lecz on odpowiedział, więcej naczyń nie ma. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego, co pozostanie, utrzymaj siebie i synów. Wiecie, niesamowita historia. I chciałbym w kontekście tego, co my mówimy, przelewa się. My czasami albo bardzo często nie widzimy tego, co mamy. I my jesteśmy tymi ludźmi, jak ta kobieta, która przychodzimy do Boga i mu mówimy, co my myślimy. Halo, mój mąż umarł. Nie mam. Moja sytuacja, moja rodzina, moje wszystko i mamy mnóstwo rzeczy i nie widzimy tego, co mamy, a mamy mnóstwo wyrzutów do Boga. I to, co zrobi mąż Boży, mnie niesamowicie zadziwia. I drogi kościele, chciałbym nas, żebyśmy stąd wyszli z tym objawieniem. To, co powiedział mąż Boży, powiedział, idź i zrób coś. Przygotuj się na to, co Bóg chce zrobić. I wiecie, tu jest nasze działanie. Tu nie jest miejsce, że o, Panie, pobłogosław mnie. On powiedział, idź do swoich sąsiadów. Na ile jesteś gotowy, żeby się twój kielich przelewał? Na ile jesteś gotowy, żeby twoje życie było błogosławione? Na ile jesteś gotowy, ile się przygotujesz? Ta kobieta musiała się przygotować na błogosławieństwo. Ale ona się musiała przygotować w miejscu, w którym była. Ona, nic się nie zmieniło, ona wciąż miała jeden flakonik. Wciąż miała sytuację, w której ty i ja jesteśmy często i my mówimy, Panie, zmień to. A Bóg mówi, przygotuj się. Przygotuj naczynie, przygotuj miejsce, otwórz się. Naucz się wdzięczności, zacznij dziękować. Wiecie, my czytamy w piśmie, że często jest napisane, w każdych okolicznościach naucz się dziękować Bogu. Naucz się dziękować Bogu, naucz się dziękować, że On jest.
Choćbym szedł ciemną doliną, ja wiem, że mój Bóg jest ze mną. Choćby to była najgorsza dolina, to ja wiem, że mój Bóg jest ze mną. Czego się uczę? Wdzięczności. Co się uczę? Dodawać przestrzeń, że Bóg może działać w moim życiu, bo mu daje to miejsce, że to nie jest miejsce wygodne, to nie jest miejsce, gdzie chciałbym być, ale daje ci przestrzeń, żebyś ty mógł działać. Co zrobiła ta kobieta? Poszła do sąsiadów. Wiecie, co jest najlepsze? Że w tych sytuacjach, kiedy potem ona zaczęła wylewać to i kiedy syn jej powiedział, to jest ostatnie naczynie, ja sobie wiem, co ona pomyślała. Gdybym tylko wiedziała, że to zadziała, to bym przecież więcej przyniosła. Jesteście ze mną? Gdybym tylko wiedziała, no to przecież bym wannę postawiła, beczkę podstawiła, cysternę bym zamówiła i niech tam stoi i by potem przez pokolenia czerpała zyski, bo bym tylko kranik odkręcała i by kolejka się ustawiała, bo by po prostu było niesamowite. Ale ona na tyle pozwoliła Bogu, bo miała na tyle wiarę. Na tyle miała tej wiary i my czytamy fantastycznie, ale teraz sobie myślę, jak ona się poczuła. Kiedy my teraz stoimy przed różnymi wyzwaniami, kiedy mówimy przelewa się, my będziemy teraz zbierać ofiarę miłości, ile innych rzeczy w naszym życiu. My często, wiecie, potem widzimy rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, albo dzieją się w życiu innych, albo w moim, w sensie, gdybym tylko wiedział wtedy, to bym to zrobił. Ale wierzę w to, że kiedy uczymy się, że Bóg jest moim pasterzem, to muszę Mu zaufać, bo wtedy nie będę żałował. I się też muszę nauczyć, że mam nadzieję, że tak naprawdę ona, wiecie co zrobiła, że zamiast być tym taką... Oh. Bo czytamy też w Nowym Testamencie, było uzdrowionych, pamiętacie, jak przyszli trędowaci. 10 zostało uzdrowionych, a tylko jeden wrócił, Samarytanin. Żeby się też nauczyć, Boże, ja Tobie dziękuję za to, co mam. Mam nadzieję, że ona była tą kobietą, że powiedziała, żałuję, że nie zrobiłam. Ale mimo wszystko, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że wypełniłeś te naczynia, które mam. Dziękuję Ci, że wypełniłeś moje życie. Dziękuję Ci za przełomy, które mam dzisiaj. Dziękuję Ci, wiem, że mogłem więcej, ale na dzisiaj Ci dziękuję. Wiecie, wdzięczność powoduje, że nasze serce nie staje się takim sercem, które potem zaczynamy wymagać, a mogłem jednak dać więcej. Mogłem, a potem, a czemu on ma więcej? Czemu oni przeżywają więcej Boga? Czemu oni? Dlaczego? Bo my nie uczymy się być wdzięczni za to, co mamy. Jakikolwiek masz flakonik w twoim życiu, chciałbym cię zachęcić, zamiast przychodzić do Boga z pretensjami, że nic się nie dzieje, masz tylko ten flakonik. Wiecie, w Biblii wiele razy czytamy, żeby nie utrzymać się tego flakonika, ale zaufać Bogu, bo On jest moim pasterzem. Jedyne miejsce, żeby się przelewało, to jest właśnie wydanie tego nawet, co mamy i przygotowanie się na więcej. On jest moim pasterzem. Jako to kazanie zachęcające, a jestem tylko tą głupią owcą. I w tym momencie to jest komplement, bo to On jest moim pasterzem. I to On przygotowuje te ścieżki. To Jego ścieżki są doskonałe. To Jego plany są niezwykłe. W takim kościele mamy serię Przelewa się. Chciałbym zachęcić was, żebyśmy mogli rozciągnąć swoje granice. Jeżeli twoje życie ma się przelewać, to musisz dać Bogu przestrzeń. Musisz dać Bogu przestrzeń, żeby On mógł działać. Żeby On mógł nalewać i nalewać i nalewać. Ja chciałbym być takim mądrym człowiekiem, który mówi, Boże, okej, tu jest twoja przestrzeń. Wiecie, wczoraj to było chyba, w hotelu byliśmy i rozmawialiśmy jak zadrany z Filipem i mówiliśmy, jakie to jest niezwykłe, taka możliwość, że możemy na 2 dni gdzieś pojechać, opowiadać o wielkich rzeczach, doświadczać potężnego Boga. A wielu innych mogłoby też to zrobić, ale wielu się boi postawić te naczynie, żeby Bóg je wypełnił. To nie jest fajne wstawać o 4 rano. Ja się czuję trochę, ja jestem ze Śląska, ja się czuję jak górnik, który wstaje codziennie o 4 rano, a o godzinie 13 ja już sobie myślę, że już kolacja jest. I następnego dnia czuję jak piekarz, bo piekarz też chyba tak ma. I wiecie, wstawać rano o 4 jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia. Myśmy dzisiaj zdali wstali o 4 rano po to, żeby być tutaj po 8 w Krakowie. Ale sobie myślę,
tylko dlatego, żeby dać Bogu możliwość działania w nas i przez nas. Bo On jest pasterzem. I to Jego ścieżki są niezwykłe. Nie moje ścieżki, aby nie mógł tego zaplanować. I znowu, słuchajcie, historia kilkanaście lat temu, tylko dlatego, że byliśmy na Litwie, mogliśmy, teraz ktoś nam zaufał. Ja wczoraj przejeżdżałem i piszę do Gosi, Gosia, która tutaj siedzi, mówię: Gosia, nie uwierzysz. Ja sam zapomniałem tę historię. Przejeżdżam obok tego kościoła, w którym byliśmy kilkanaście lat temu, prawie 18 chyba. Napisałem do mojej żony i mówię, przejeżdżam ulicą, które widzę inny kościół, w którym byliśmy z grupą i w której tak naprawdę chodziliśmy tymi tam ulicami i nagle takie przypomnienie: o, ja tu byłem, pamiętam to miejsce. I kilkanaście lat temu, co to jest? To jest przygotowanie miejsca, żeby Bóg to wylewał i wypełniał. Dawać Mu miejsce, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu. Drogi Kościele, przelewa się wtedy, kiedy Bogu dajemy miejsce do działania. I przelewa się tak naprawdę w Jego czasie. Ale my dzisiaj musimy się nauczyć być wdzięcznym za to, co mamy dzisiaj. Jedną z rzeczy, którą myśmy zrobili kilkanaście lat temu, to pojechaliśmy na Litwę. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że nas było stać, ale dlatego, że zaufaliśmy pasterzowi, że to jest dobrą rzeczą, by pojechać i zrobić coś na Jego chwałę. Nie było nas stać, nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy wielu innych rzeczy, ale pojechaliśmy z grupą ludzi po to, żeby kilkanaście lat temu stanąć w tym samym miejscu i powiedzieć do tego narodu: powstań, narodzie, bo jesteś wielki, bo wielka jest przyszłość przed tobą. Wstań, bo wielka jest przyszłość przed tobą. Tam, gdzie jesteś, przygotuj się. Poszerz swoje granice. Przestań mówić, że się nie da. Przestań mówić, że ci nie stać. Bo to nie są twoje ścieżki, ale to są Jego ścieżki. Przygotuj naczynia, niech Bóg je wypełnia. Przygotuj czas, niech On je wypełnia. Przygotuj siebie na to, co On ma. A zobaczysz później kubek, który się przelewa. Zobaczysz miejsce, że się bardziej przelewa. I jak mówi ten psalm. On wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. Mój kielich już pełniejszy być nie może. Już pełniejszy być nie może. Już pełniejszy być nie może. W każdej sferze naszego życia, Kościele, my musimy być ludźmi, którzy są gotowi, by przygotowywać miejsce dla Boga. Bo Bóg jest wierny, Bóg jest wspaniały. On jest moim pasterzem. To, co masz, zacznij od tego, by być wdzięcznym. Zacznij od tego, by być wdzięcznym. Boże, jestem Ci wdzięczny za to, co ja mam. Jestem wdzięczny za to, co posiadam. W tym miejscu, gdzie jesteś, przygotuj miejsce na coś więcego. Jeżeli jesteś KDM z Twoim domem, przygotuj miejsce, kiedy my zawsze mówimy o ofiarach, dziesięcinach, przygotuj miejsce na Boże działanie. Przygotuj miejsce na Jego błogosławieństwo w każdej sferze swojego życia. Jak idziesz ciemną doliną, to przygotuj miejsce. Jak? Zaufaj Bogu i powiedz: choćbym nadszedł ciemną doliną, niczego się nie lęknę, bo mój Bóg jest ze mną. Co ty wtedy robisz? Przygotowujesz miejsce na Jego błogosławieństwo, żeby Jego pokój wypełnił ciebie, żeby Jego obecność cię wypełniła, żeby woda życia przepływała przez ciebie. Idziesz ciemną doliną, a ty wciąż masz pokój. To jest niezwykłe. W innym psalmie czytamy: choćby 1000 upadło u Twojego boku, a 10 000 do Twojego, to i tak Bóg jest z Tobą. I tak Bóg jest z Tobą. Ale przygotuj miejsce. Na ile przygotujesz miejsca? Czy chcesz siebie przygotować na to, żeby zmieniać narody? Czy chcesz przygotować siebie, żeby mieć wpływ tylko albo aż na kogoś, jedną osobę, 10? Ja chcę przygotować swoje serce, żeby zmieniać narody, żeby się przelewało. Ja to ogłaszam na tym miejscu, że to miejsce jest spichlerzem. Spichlerzem dla wielu. Kiedy ogłaszaliśmy to parę miesięcy temu, pamiętacie? Byliśmy w innym miejscu. A w tym miesiącu wierzymy, że zbierzemy ofiarę 100 000 złotych. Jesteście? Niech to was nie przeraża. Chciałbym, żebyście się podekscytowali. To jest szokujące. Przerażające. Ja wiem, jakie mamy ofiary, dlatego ja wiem, że to jest mega wyzwanie.
Może dlatego wymyślicie, a spoko, jedna kolekta, co niedzielę zbieramy 100 tysięcy. Nie, nie zbieramy. Ale możemy zebrać. Ale chcę ogłaszać, bo się przelewa, bo chcę się przygotować na więcej. Chcę przygotować się, żeby zmieniać narody. Żeby się przygotować, to trzeba zrobić kolejny krok. Ja chcę przygotować cysternę. Ja chcę przygotować cysternę Bożej obecności. Że będzie tutaj niesamowita wiara. Wiecie, to jest niezwykłe, że ostatnie miesiące przeżywamy, jak wiele ludzi jest tu uzdrawianych. Dlaczego? Bo przygotowujemy naczynia, gdzie jest wiara i doświadczamy wielkich cudów, ale chcemy więcej. Niech więcej rzeczy się dzieje. Przygotujmy cysterny, które będą się wypełniać, żebyśmy potem nie byli tymi, o, przestało, nic, nie ma już co napełniać. Bo Bóg jest wierny i niesamowity. Jeżeli jesteś na tym miejscu i tak naprawdę nigdy nie poznałeś swojego, nie poznałeś tego pasterza, o którym ja mówię. Wiecie, ja mówię na samym początku, że Pan jest moim pasterzem. Ja chciałbym, żeby zespół przyszedł. Ten psalm się zaczyna tak, jak się Słowo Boże też zaczyna. Kiedy czytamy Pismo Święte, jest uwielbiam to pierwsze zdanie. Na początku Bóg. I wiele razy ja to mówię, to jest cudowne, bo Bóg tam się nie tłumaczy, Bóg tam nie próbuje wyjaśniać, tylko jest napisane, na początku Bóg. Koniec. Nie ma o czym rozmawiać, ani o czym dyskutować. Na początku Bóg. Tak samo ten psalm się zaczyna od tego stwierdzenia, Pan jest moim pasterzem. On jest moim pasterzem. Jeżeli jesteś na tym miejscu i nie znasz tego Boga, nie masz takiej relacji właśnie, że to jest twój pasterz. To jest ktoś, komu możesz polegać, na kim możesz polegać, komu możesz zaufać. Jeżeli jesteś na tym miejscu i nie poznałeś, albo może gdzieś jesteś zagubiony i sobie myślisz, moje ścieżki to nie są te ścieżki, które on ma. Może to jesteś ty, który idziesz swoimi ścieżkami, swoimi drogami. Wiecie, ciężko jest chodzić swoimi drogami, a potem jeszcze mieć pretensje do Boga. A my tak robimy. Chodzimy swoimi ścieżkami, a mamy pretensje do Boga. Moje decyzje, ale on jest winny. To jest takie, jak dzieci to robią, tak? Ja nie jestem winny. My się nauczyliśmy, że on jest winny. On jest winny wszystkiego. Wszystko, co jest złe, to on jest winny. Biblia mówi, że on jest dobry i łaskawy. On jest pełen łaski i miłosierdzia. Wszystko, co dobre, pochodzi od niego. Wszystko, co dobre, pochodzi od niego. Tylko dobre rzeczy podchodzą od Boga. Nie może nic złego pochodzić od Boga, bo on jest dobry i łaskawy. Nic złego nie może od niego pochodzić. On jest dobry i łaskawy. Czasami złe rzeczy nam pomagają, ale to nie są od niego. Trudno mieć wypadek i powiedzieć, o Panie Boże, dziękuję Ci za ten wypadek. Nie. Ale na skutek tego wypadku, jak dostanę nowy samochód, może nie najlepsza wersja, ale czemu nie? Bóg jest dobry i łaskawy, drodzy przyjaciele. I chcę dzisiaj to ogłaszać. Jeżeli jesteś na tym miejscu i nie znasz Go, chodzisz swoimi ścieżkami, to chciałbym Cię poprosić o to, żebyś dzisiaj zdecydował. Dla siebie, nie dla mnie. Powiedzieć, Boże, ja chcę się nauczyć chodzić Twoimi ścieżkami. Są Twoje ścieżki, są doskonałe. Tak jak ten człowiek tam, nawet go może nie znasz, mnie nie znasz, ale chcesz powiedzieć, tak jak to mówi ten psalm, ja chcę poznać jego ścieżki i chcę przygotować. Jeżeli to jesteś ty, to chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś podjął tę decyzję dzisiaj.